i ciekaw jestem, kto pierwszy zgadnie, co to za tajemniczy przedmiot trzymam w rękach. Na końcu odcinka zdradzę Ci tajemnicę, bo dostałem tutaj przesyłkę od pana, który ten przedmiot stworzył i będzie tutaj na plantacji pewną robotę wykonywał, więc zapraszam do oglądania. A ja cóż, tutaj przychodząc widzę ładnie zapunkowane krzewy, całkiem przyzwoicie. No i cóż, moi drodzy, chyba trzeba się wybierać na drugą plantację, robić robotę od najgorszego, czyli to cięcie diuka dzisiaj rozpoczniemy. No bo cóż, robota nam nie ucieknie, a trzeba po prostu od najgorszego. Się nie chce, ale trzeba. I tak jak wspominałem, tu robimy, kochani, projekt odmiany Duke, czyli wczesna odmiana, dwa rządki i po lewo bardzo mocno przetnę. No i też tutaj przy tym cięciu widzę, że Piotrka będzie czekało i odgarnianie chwastów z tamtego sezonu. Zobaczcie, ile tutaj jest roboty. No ale cóż, to robić, cholera. I słuchajcie, na Facebooku wstawiłem zdjęcie, no zagadkę, co to za przedmiot z początku odcinka i pierwszy pan napisał, że to jest rębak do gałęzi. No i mogę powiedzieć, że zimno. I ciekawe, czy mi się dzisiaj uda rozładować baterię, ale chyba się zaczęła palić czerwona lampeczka. No i też tą robotę będę miał ułatwioną, no bo będę miał cięcie w taki oto sposób, że sobie naciskam jak spust w pistolecie i tnie. No tutaj no w kamerze to co, bo te krzewy, powiem wam, cholera wyglądają. Taka trochę bida, ale to się poprawi, jak się zrobi tutaj zielono. No i cóż, i mimo że mam robotę uproszczoną, ułatwioną, no bo dostałem na testy sekator elektryczny, to powiem wam, nie mam głowy dzisiaj do cięcia. Nie wiem, czy mnie nie bierze choróbsko. Całkiem możliwe. No i narobił się Piotrek dzisiaj, ale odrobimy tą robotę w najbliższym czasie, kochani. No ja cóż, też byłem na demonstracji sadowników ostatnio u mnie w Grójcu. No i też powiem wam, atmosfera branży rolniczej no jest nieciekawa. Są konflikty interesów. No też ten tutaj temat może kiedyś się pojawi. No ale branża owocowa, to też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to są pieniądze. I tak naprawdę, za co byśmy nie chcieli się wziąć w życiu, czy produkować parówki, czy ciastka, trzeba mieć pieniądz, żeby to ruszyć. Nawet ciastko, widzisz, możesz mieć komputer, wciśniesz guzik, nie za 50 groszy będzie produkować, a za 30 groszy ciastko, no z innymi składnikami, tańszymi, może będzie to ciastko troszeczkę lżejsze i tak właśnie to tutaj na świecie powstaje. No w każdej produkcji są jakieś pozostałości, konserwanty, niekonserwanty, no tu przynajmniej, słuchajcie, przy tych sobiutkich krzewach borówki kucam, widzę to, nie jestem zadowolony, to sobą mi się wręcz nagrywa, ale kochani, ja jestem z wami szczery i doceniam to, że tutaj ze mną jesteście. I cóż, hejtujcie mnie, to mnie też mobilizuje, bo to trzeba po prostu się tutaj za robotę konkretną na tej plantacji wziąć. No ale też atmosfera tutaj w mojej głowie poprawia się, gdy pomyślę, no właśnie o tej całej produkcji, od parówki po pomidora, wszędzie coś mamy. Tu w borówce, to jest, moi drodzy, produkcja, no by się uparł, to w 100% możemy produkować owoce bez pozostałości, przepyszne, więc tu jest ta wartość. No i zdecydowanie. Myślę, że to sprawia, że jest chęć do tworzenia nie tylko kanału na YouTubie, ale też, słuchajcie, krok po kroku tutaj też powstaną nowe uprawy, nowe odmiany i będzie rozwój. I też sobie zdaję sprawę, słuchajcie, że tak jak ja, rozmawiając z sadownikami, no, dwa razy starszymi ode mnie, to też ten pan jest sadownikiem, bo był jego ojciec, był jego dziadek. To też wiele pokoleń pracy, bo tak, żeby stworzyć taką uprawę, plantację, to niektórzy ludzie na etacie całe życie, słuchajcie, spłacają dom, mieszkanie, a to jest tylko malutka kwota, 300 tysięcy złotych, tak w gospodarstwo to można w jeden dzień wydać, słuchajcie, więc to też jest taki temat, no, gdzie to się rozkręca całe życie. No i cóż, chyba na koniec atrakcję wam zrobię, kochani, i pokażę, co to za przedmiot z początku odcinka. Ojejku. No i taki oto tajemniczy przedmiot skonstruował, stworzył jeden z moich widzów, który właśnie tutaj wysłał do mnie na testy, bym sprawdził skuteczność. No i cóż, co to może, moi drodzy, być? A zobaczcie, tutaj do środka
wsypiemy pokarm dla mysz nornic, zamkniemy, no i tutaj będą przez ten otwór wpadały myszki. Tu mamy, widzimy przeszkodę, że od środka raczej wyjść nie powinny. No zobaczymy, słuchajcie, postawimy na plantacji i zobaczymy, czy taka łapka będzie skuteczna, ale to jest bardzo ciekawy temat, no bo tutaj tak naprawdę i ta plantacja też największe kłopoty ma właśnie przez myszy, nornice, karczowniki. Więc zobaczymy w następnych materiałach, kochani. Dzięki, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że się mocno nie rozchoruję. Zobaczymy zresztą, jak to będzie. Cześć! Czy to uprawa agrestu, czy malin, czy truskawki, ale jedno jest pewne, czas w kółko leci i każdy sezon letni to jest moment, w którym możemy wykonywać najbardziej szlachetną pracę dla nas ludzi, bo owoce, wiemy wszyscy, są zdrowe, wartościowe i zawsze będzie chętny konsument, by te owoce jeść. Tym bardziej borówki amerykańskie. Na początku mojej reklamy wspomniałem, czas w kółko leci. Jeżeli popełnisz w tym roku błędy, w następnym je możesz naprawić, ale jeżeli zwiążesz się ze słabej jakości odmianą, tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o czas. Po prostu nie będzie tej satysfakcji. Stąd ta moja pewność siebie i cel i radość, bo wiem, że mogę właśnie Wam, przyszłym klientom, no, poprawić satysfakcję z uprawy, więc zapraszam do kontaktu. Najwyższej jakości krzewy borówki amerykańskiej, ale i nie tylko, agrotkaniny, całe nawożenie, więc jeżeli masz pytanie, zadzwoń do mnie, tutaj zostawiam swój numer kontaktowy, można zatrzymać filmik, sobie zapisać, ale nawet nie teraz, w następnym odcinku, bo tutaj ta moja reklama będzie w każdym najbliższym odcinku. No i cóż, zapraszam do oglądania następnego materiału, w którym postaram dać Ciebie jak najwięcej, moi drodzy, bo czuję sens tego, co robię, więc do zobaczenia, a Ciebie zapraszam w przyszłości do kontaktu, który tutaj właśnie zostawiam przed Twoimi oczami w formie numeru mojego telefonu, który z przyjemnością odbiorę. Do następnego, hej!